Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy o braku energii życiowej, o problemach z koncentracją, o ogólnym takim samopoczuciu, zniechęcenia, takiej ociężałości. I jako tło do tego filmu zobaczysz sceny, które nagrałam dokładnie dzisiaj, ale sceny te powtarzają się w ostatnich tygodniach praktycznie codziennie. Jest to sytuacja, w której dana mała istotka, wyczerpana po tych miesiącach zimowych, po miesiącach, gdzie tego słońca, tego światła, tej energii słonecznej jest dużo mniej, gdy brakuje odpowiednich substancji, aby utrzymać wysoki poziom własnej energii życiowej, i te osłabione istotki, niektóre są jeszcze w takim stadium, w którym można im pomóc, przekazując im energię, swoją własną energię lub energię kosmiczną, oraz przekazując im również nektar, czy w postaci miodu, czy w postaci innego nektaru, aby mogły również zaspokoić swoje zapotrzebowanie energetyczne poprzez jedzenie. Dla niektórych jednak jest zbyt późno. I dlatego chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat naszego spotkania, które będzie miało miejsce 20 marca, czyli dokładnie w czasie równonocy, i zachęcić Cię do głębokiego zastanowienia się, czy również odczuwasz braki energetyczne, czy również odczuwasz takie zniechęcenie, ponieważ ten rytuał ma miejsce tylko jeden raz i to jest dokładnie 20 marca. Ta data została mi wskazana poprzez siłę wszechświata. W czasie naszego spotkania 20 marca jest to bardzo skomasowana energia, bardzo skoncentrowana energia i ona przechodzi w bardzo krótkim czasie. Dlatego, jeżeli zauważysz cokolwiek z tych rzeczy, które za chwileczkę omówię, to warto zapisać się na to spotkanie i tą energię przyjąć, aby nie było zbyt późno. Jak rozpoznać, że spotkanie 20 marca w momencie równonocy, czyli ten tak zwany rytuał, ja nazywam to rytuałem, można to oczywiście nazwać inaczej, czyli ten rytuał Archanioła Uriela, rytuał siły, mocy, wiary w siebie, czy on jest dla Ciebie odpowiedni? Jeżeli odczujesz, że na którekolwiek z moich pytań odpowiesz na tak, oznacza to, że należy się na ten rytuał ze mną umówić. Lub starać się korzystać z moich filmów, z moich książek i samodzielnie odbudować własną energię. Ponieważ jeżeli na któryś z tych pytań odpowiesz twierdząco, oznacza to, że występuje brak energii życiowej i że występuje taki niedobór, który należy uzupełnić, żeby nie było za późno. Ponieważ czym szybciej, tym lepiej. Czyli jeżeli czujesz zmęczenie, słabość albo zniechęcenie, i to zmęczenie zazwyczaj, wiadomo, że możemy być zmęczeni, gdy mieliśmy trudny dzień i tak dalej, ale gdy powtarza się to zmęczenie przez jakieś na przykład 2, 3, 4 dni, jeżeli ta słabość jest, jest po prostu jakby nie miała tej przyczyny takiej fizycznej, bo wiadomo, że jeżeli jedziemy na rowerze przez 100 km, to będziemy również po takim dystansie zmęczeni, czy będziemy może słabi. Ale jeżeli te odczucia pojawiają się, a nie mają jakiejś takiej fizycznej przyczyny. Jeżeli czujesz, że masz mniej energii niż potrzebujesz, by zrealizować Twoje marzenia czy plany na ten rok, to również odczuwamy wewnątrz naszego serca. Mamy te nasze marzenia, które chcemy zrealizować, które żeśmy sobie zapisali, które żeśmy sobie zwizualizowali i teraz chcemy, aby one się zmaterializowały, i w pewnym momencie odczuwamy coś takiego: chyba nie dam rady. Czyli to jest takie odczucie, że tej energii, by zrealizować dane marzenie, jest troszeczkę za mało i trzeba ją uzupełnić. Jeżeli masz w Twoim otoczeniu osoby, które kradną Twoje energię,
I to również znasz z moich filmów, jak to rozpoznać. Czyli na przykład po spotkaniu z taką osobą odczuwasz bóle głowy, słabość, masz negatywne nastroje, ogólnie czujesz taki jakby coś takiego ciemnego nagle cię otoczyło, albo jakby taki kamień spadł ci na głowę czy na ramiona. Jeżeli mieszkasz lub pracujesz w miejscu, które jest negatywne energetycznie. I jak to odczuć? Czyli jest to takie miejsce, gdzie wchodzisz na przykład do biura i czujesz, że to miejsce jest dla ciebie nieodpowiednie. Chciałabyś lub chciałbyś, by to miejsce wyglądało inaczej, by to miejsce miało inną taką wibrację, może by inaczej pachniało, by inaczej, by był inny kolor ścian. Po prostu czujesz, że to miejsce nie jest takie w 100% odpowiednie z tym, czego potrzebujesz. Takie miejsca bardzo często kradną naszą energię i gdy odczuwamy coś takiego, to po dłuższym czasie przebywania w takim miejscu, to będzie również związane z słuchowiskiem, które obiecałam, że będzie wkrótce dostępne, czyli słuchowisko na temat energii rzeczy, energii ubrań, energii mebli itd. Są miejsca, które po prostu tą energię nam kradną, pobierają z nas. I przez dłuższy czas, przebywając w takim miejscu, nasze rezerwy energetyczne, nawet jeżeli my się oczyszczamy, nawet jeżeli my stale dbamy o nasze energie, mogą się zmniejszać i będziemy po prostu coraz słabsi. Jeżeli masz problem z wiarą w siebie, własne siły i własne możliwości. To jest również oznaka na to, że brakuje ci wsparcia tej energii, energii światła, tej energii, którą można nazwać energią anielską. Jeżeli masz odczucie, że inni są lepsi od ciebie, czyli patrzysz na kogoś, na przykład z kim razem pracujesz lub kto wykonuje podobny zawód jak twój, czy kogoś z twojego otoczenia i masz odczucie, że ta osoba jest w czymś od ciebie lepsza. Czyli masz takie odczucie, jestem nie dość dobra, jestem nie dość dobry. To jest również wskazówka na to, że brakuje ci energii życiowej, ponieważ jeżeli my mamy w 100% napełnione akumulatory, czyli jesteśmy przepełnieni energią życiową, to takie stany nie występują. Jeżeli masz problemy z koncentracją, bardzo trudno ci się skupić, to również mogą być tego różne przyczyny, które znasz z moich innych filmów, ale gdy taki stan występuje, również oznacza to, że brakuje energii życiowej. Jeżeli pragniesz uprawiać sport, ale ciągle nie masz na to ochoty, czyli masz już wykupiony karnet na siłownię, czy masz już umówiony termin na bieganie, czy masz już zakupiony jakiś sprzęt do ćwiczeń, a jednocześnie, gdy pomyślisz, że żeby to teraz robić, to jakby nie chce ci się ruszyć ani ręką, ani nogą. Takie odczucie po prostu, że a może jutro. To również jest wskazówka na to, że brakuje energii życiowej. Bo gdyby tej energii było pod dostatkiem lub tej energii byłoby więcej niż potrzebujesz, to automatycznie twoje ciało energetyczne chciałoby tą energię spalić, wykorzystać. Czyli automatycznie uprawiamy wtedy więcej sportu. Jeżeli brakuje ci motywacji, tak zwanej motywacji, czyli chciałabyś coś osiągnąć, ale jakoś znajdujesz zawsze tysiąc różnych wymówek, by jednak tego nie zrobić. To również jest wskazówka na brak energii. Jeżeli masz za mało czerwonych ciałek krwi, masz anemię lub inne dolegliwości z tym związane. Nasza krew jest symbolicznie naszym sokiem życia, jest naszą energią, która jest naszą energią życiową. I gdy występuje bladość, jeżeli występuje anemia, jeżeli występuje białaczka, to zawsze jest oznaka na to, że brakuje nam energii życiowej. Co może jeszcze odczuwasz? Jeżeli często odczuwasz strach, obawę przed przyszłością lub czymś, czego nie potrafisz zdefiniować.
Jak można to rozpoznać? To jest taki moment, w którym nic złego się nie dzieje, wszystko jest w porządku, a ty czujesz wewnątrz taki strach i nie potrafisz powiedzieć właściwie przed czym ten strach jest, czyli taką po prostu wewnętrzną niepewność. Jeżeli pragniesz czuć w sobie więcej energii, więcej odwagi, więcej takiej mocy, to również jest to wskazówka na to, by uzupełnić energię życiową. Jeżeli wykonujesz afirmacje, wizualizacje, jakiekolwiek rytuały samodzielne, na przykład z moich książek, czy inne prace duchowe, i w trakcie takiej praktyki, która jest właściwie pozytywna, oczywiście mówimy tutaj o białej magii, nie mówimy o czarnej magii, jeżeli w czasie takiej praktyki, gdzie wyobrażasz sobie twoje życie tak, jak chcesz żyć, gdy piszesz na kartce takie pozytywne zdania, pozytywne afirmacje, i w tym momencie właściwie należy czuć się dobrze, a tu jak gdyby tak od dołu gdzieś pojawiają się takie czarne myśli, a po co ja to właściwie piszę i tak mi się to nie uda zrealizować, a inni mają lepiej niż ja i tak dalej, to również jest wskazówka na to, że kręcą się wokół ciebie takie siły mroku, takiej ciemności, a one kręcą się zawsze, jeżeli kradną naszą energię. I jeżeli mamy tej energii mniej, wówczas jest im łatwiej wejść w nasze pole energetyczne, jak gdyby przestać się i korzystać z naszej energii, a my będziemy coraz słabsi, tak jakby ciągle ktoś zabierał nam krew, to po prostu ten organizm będzie coraz słabszy. Jeżeli łapiesz się na tym, że masz myśli negatywne lub wątpisz w to, że życie może być piękne, pełne miłości i szczęścia. Czyli jeżeli ktoś powie coś takiego, że życie jest naprawdę piękne, albo życie jest takie lekkie, albo pieniądze tak lekko do mnie przychodzą, to w tym momencie, słysząc to, czujesz taki opór wewnętrzny, ponieważ masz w sobie przekonanie, że wcale tak nie jest, że musisz ciężko pracować, że wszystko jest takie trudne, że wszystko jest takie czy takie, wszystko jest negatywne, że życie jest takie ciężkie i takie przytłaczające. I to możesz również rozpoznać po tym, gdy zapytasz kogoś z twoich znajomych, aby ocenił twój sposób poruszania się. Jeżeli ta osoba zauważy, że w miejscu, gdzie masz ramiona, gdy te ramiona są jak gdyby przechylone takie do przodu, tak jakbyśmy mieli takiego garba, to zazwyczaj jest to taka oznaka zewnętrzna naszych myśli. Coś nas przytłacza, życie nas przytłacza. Również jeżeli występują problemy z kręgosłupem, zawsze jest to również wskazówka na to, że uważamy, że życie jest ciężkie, że musimy dźwigać taki ciężki krzyż. Czyli to również jest oznaka na brak energii życiowej. Jeżeli cierpisz na senność lub bezsenność, to są takie dwie skrajności, które można nazwać zaburzeniami snu. Czyli albo ciągle masz odczucie, że chce ci się spać, a gdy się położysz do łóżka, to budzisz się w środku nocy i nachodzą ci różne myśli. To również jest oznaka, że te akumulatory twojej energii życiowej są wyczerpane. Jeżeli denerwują cię sukcesy innych, to również jest taki moment, gdy patrzymy na kogoś, kto właśnie sobie kupił na przykład nowy samochód, oczywiście z własnych pieniążków, nie na kredyt, i odczuwam takie zdenerwowanie i ach, jemu się udało, a mnie nie. To również może być oznaka na brak energii życiowej, ponieważ czujesz, że masz za mało energii, aby zrealizować twoje własne plany czy twoje marzenia. Jeżeli masz odczucie, że stale brakuje ci czasu, czyli ciągle się spieszysz, a ilość tych obowiązków, czyli tych rzeczy niezrealizowanych stale rośnie, oznacza to, że masz za mało energii życiowej i po prostu w ciągu dnia te rzeczy nie jesteś w stanie tych rzeczy zrealizować, ponieważ po prostu brakuje ci energii i będzie ich coraz więcej i one będą cię coraz więcej przytłaczać i coraz więcej tego odczucia będzie się pojawiać, że nie dam rady, nie zdążę.
Kolejna rzecz, i to są już te rzeczy ostatnie, jeżeli czujesz zdenerwowanie, ponieważ wszystkiego jest za dużo, stale jesteś w stresie, a mimo tego góra tych niewykonanych prac ciągle rośnie, to można powiązać z tym brakiem czasu, czyli masz takie odczucie, że wszystko cię przerasta, że jest wszystkiego jakoś za dużo, nic ci się po prostu nie chce, bo jest tego za dużo. Jeżeli masz odczucie, że po prostu masz wszystkiego serdecznie dosyć, że życie cię przerasta. I to wszystko jest również związane z tym tematem wypalenia zawodowego czy wypalenia fizycznego, jeżeli takie odczucia się pojawiają, odczucia depresji, takiego zniechęcenia, takich czarnych myśli, zawsze jest to oznaka na brak energii życiowej. I jeżeli cokolwiek takiego się pojawia, oznacza to, że po prostu tej energii jest za mało i że należy ją uzupełnić. I jak to zrobić? Pierwsza rzecz to spotkać się ze mną na rytuale 20 marca, czyli rytuał równonocy, gdzie ta energia zostanie przeze mnie pobrana od wszechświata i przekazana do Ciebie w tym konkretnym momencie. Ty tą energię przyjmujesz. Tutaj są konieczne pewne przygotowania wcześniejsze, oczyszczenie miejsca, w którym się będziesz, w tym momencie się znajdujesz, przygotowanie takie psychiczne, troszeczkę fizyczne, aby ta energia mogła przejść do Twojego ciała, do Twojego całego otoczenia. Jeżeli niemożliwe jest spotkać się ze mną na tym rytuale, to może mieć różne przyczyny, to korzystaj z mojej książki Jak rozmawiać z aniołami, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważne, aby stale prosić te siły światła, prosić te siły anielskie o to, by opiekowały się Tobą, aby oczyszczały Twoje otoczenie. I to niezależnie od tego, czy się spotykamy na takich rytuałach wspólnych, czy na rytuałach indywidualnych, niezależnie od tego, co dzieje się w Twoim życiu, to praca z tą książką to jest podstawa. Zawiera ona w sobie wszystko to, co jest ważne, co zostało mi przekazane przez siłę wyższą, aby mogło przejść do każdej osoby, która tej pomocy anielskiej, tej pomocy siły światła potrzebuje. Również systematyczne oczyszczanie aury, oczyszczanie naszych czakramów energetycznych, zdrowe, dobre jedzenie wegańskie. To są również podstawy. Przebywanie na świeżym powietrzu, niezależnie od pogody, niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy świeci słońce. Jeżeli świeci słońce, staraj się przebywać na słońcu przynajmniej te 20 minut. To jest taka również podstawa, aby napełnić kanały energetyczne. Ale z tego, co wiem, co dzisiaj dowiedziałam się od mojej kuzynki, w niektórych miejscach w Polsce spadło bardzo dużo śniegu i jeszcze tego słoneczka troszeczkę brakuje i dlatego myślę, że to nasze spotkanie 20 marca będzie takim niezwykłym momentem, aby tak symbolicznie rozpocząć ten okres wiosny, rozpocząć ten moment, gdzie te dni będą już takie długie, noce będą krótkie, gdzie cała ta przyroda, cała natura wokół Ciebie rozkwitnie i Ty będziesz przygotowana na to, przygotowany na to, ponieważ Twoje akumulatory, Twoje wewnętrzne zasoby energii znów będą pełne, będą gotowe na to, aby łącznie z tym początkiem wiosny działać i realizować Twoje własne marzenia. Na temat jeszcze naszego spotkania. Spotkanie ma miejsce o godzinie 22 czasu polskiego, tak jak o tym mówiłam. Jeżeli mieszkasz w innej części świata, to należy oczywiście uwzględnić tą różnicę czasu. W tym spotkaniu możesz wziąć udział niezależnie od tego, czy korzystałeś z rytuału wysiewania marzeń, który mieliśmy już za sobą, mamy już za sobą. Również niezależnie od tego, czy masz może u mnie jakiś rytuał indywidualny, ten rytuał jest zupełnie inny. To spotkanie 20 marca to spotkanie z energią Archanioła Uriela, energią siły, mocy, wiary w siebie i można to spotkanie połączyć
z każdym innym rytuałem, z każdą inną praktyką, z Twoją własną drogą, niezależnie od momentu, w którym jesteś w tej chwili. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz energii, to ten rytuał jest dla Ciebie. Wymiana za ten rytuał wynosi 147 zł i obejmuje ona wszystko, co związane z tym rytuałem, czyli wszystkie wskazówki, które ode mnie otrzymasz, zanim spotkamy się 20 marca. Oczywiście spotykamy się telepatycznie, czyli ja jestem u siebie, a Ty jesteś u siebie, czyli w miejscu, które lubisz, które kochasz, nigdzie nie musisz nic robić, nigdzie nie musisz jechać, nie musisz siedzieć przed internetem. Czyli tylko o godzinie tej 22 łączysz się ze mną myślami i odczujesz tą energię. Co jest jeszcze ważne, to bardzo proszę, jeżeli zamówisz to spotkanie przez dwie strony, które będą tutaj pokazane na końcu, a również w opisie tego filmu, to bardzo proszę, nie zapomnij, by wysłać do mnie imię, nazwisko, datę urodzenia oraz opis Twojej sytuacji, Twojej aktualnej sytuacji, konkretnie do tego rytuału, czyli gdzie odczuwasz brak energii, czy odczuwasz ten brak energii, czy jest to zmęczenie, czy jest to jakaś choroba, czy jest to zniechęcenie. Postaraj się w dwóch, trzech zdaniach opisać dla mnie tą sytuację, bym mogła również przygotować się do naszego spotkania i przekazać tą Twoją sytuację do siły wyższej i tą energię otrzymaną przekierunkować dokładnie w to miejsce, gdzie ten brak energii występuje. Ten rytuał można zamówić również dla bliskiej osoby, jeżeli tylko znasz imię, nazwisko, datę urodzenia i jeżeli wiesz, że ta osoba tej pomocy, tej energii potrzebuje, ponieważ znajduje się w ciężkiej sytuacji życiowej czy w ciężkiej sytuacji zdrowotnej. Również nie musisz tej osobie o tym mówić. Czyli jeżeli czujesz, że jest to Twoja mama, tata i osoby te nie wierzą w anioły, nie wierzą w magię, nie wierzą w telepatię, nie wierzą w energię, to po prostu nie musisz im nic mówić, ponieważ ta energia i tak do nich trafi. I to jest wszystko, co chciałabym Ci dzisiaj powiedzieć. Bardzo proszę, zerknij sobie do moich starszych filmów. Ja na temat zmęczenia, zniechęcenia mówiłam bardzo dużo w wielu filmach. Korzystaj z energii anielskiej, korzystaj z energii wody, oczyszczania wody, energetyzowania wody, korzystaj z energii kamieni szlachetnej, korzystaj ze słońca, korzystaj z natury. My jesteśmy dziećmi naszej Matki Ziemi i zawsze przez ten kontakt z Ziemią nasze energie się podwyższają i czujemy się lepiej. Staraj się, jeżeli jeszcze w ogóle jesz mięso, staraj się jeść bardzo mało mięsa, ponieważ ono obniża wibracje. Staraj się pić bardzo mało alkoholu, ponieważ również alkohol obniża wibracje. Staraj się oglądać mało filmów, mało siedzieć przed komputerem, mało ślęczyć przed telewizorem. Lepiej ten czas wykorzystać na rozmowy z jakimiś osobami, które kochasz, które lubisz, na spotkania na zewnątrz, na jakiś piknik, na, nie wiem, chodzenie w śniegu czy robienie zdjęć natury, to również jest lepsze zajęcie niż oglądanie telewizji i również napełnia nas energią, ponieważ gdy nagle widzimy przez ten obiektyw naszego aparatu fotograficznego, jak cudowna jest natura, to te nasze wibracje się podnoszą. Dziękuję za nasze spotkanie, dziękuję za czas poświęcony na wysłuchanie mojego przekazu, który chciałabym dzisiaj przekazać i wytłumaczyć, dlaczego nagle ten rytuał się pojawił na mojej stronie, mimo tego, że był on niezapowiedziany i zamiast tego tak wiele osób czeka na słuchowisko, a słuchowisko teraz troszeczkę znowu się opóźni na temat energii rzeczy, ale jest to konieczne, moi drodzy. Ja jestem medium, ja jestem tylko takim przekaźnikiem energii kosmicznej i gdy ta siła światła, siła wyższa, siła anielska kontaktuje się ze mną, to ja słucham tych przekazów i robię dokładnie to, co ta siła sobie życzę, czyli wiem, że ta siła nigdy się nie myli, że ta siła boskości jest
wyższa, mądrzejsza, silniejsza niż nasze ludzkie ograniczone możliwości. I gdy taki przekaz się pojawia, to taki film idzie do Was, to taki rytuał idzie do Was. I uważam, że ma on wówczas ten priorytet numer jeden. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Zapraszam na kolejne. Twoja Maria Bocardi.